Siemano, Tomek z SWP14, z tej strony ludzie. Za dużo przegrywamy, mamy win streak minus 4, jedziemy na normalu. Eden. Zagramy sobie Edenem. Strasznie randomowa postać, randomowe statystyki. Normal. Co mamy? Biblię! I dwa klucze, fajnie. A jakie mamy statystyki? Damage mamy. Dobry. Biblia, tak? Możemy latać. Co to jest w ogóle za item? Nie wiem. O, w sumie. O, i to jest Eternal Herb. O, i mamy same te Soul Herty. Fajnie, 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 bardzo fajnie. Fajne statystyki nam wylosowało. O, muszka. Muszka owocówka, yeah! Bomba. Bombowo. I treasure room. A tutaj Tears up plus knock backshot. Co to jest? Ten jakiś tam shot? Nie wiem. Ale Tears up zawsze jest spoko. Nie narzekam na Tears upy. Klucz. Fajnie. Gówno, fajnie. Boss. Trochę mniej fajnie, ale może być. Feline, dobra. Easy. Mam nadzieję, że nam się uda chociaż coś ugrać, bo... To jest przesada to, co ostatnio robię w Isaacu. Muchy są trudniejsze od tego samego bossa. Nie, potrzebuję jakąś naprawdę broń inną, która rozpieprzy to całe towarzystwo. W drobny mak! Na przykład laser. Laser to jest coś pięknego. Aha! Rush fail. Tak zwany śmieciu. Oj, 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 oj. Ej! Co? Gin, fajnie się uśmiechasz, masz bardzo białe zęby, jaram się. Ale możesz już zginąć, nikt cię tu nie lubi. Super, że dostałem te. Możemy jeszcze gdzieś iść? A, w sumie nie ma po co. Sentymenty! Musimy jakiś item dobry zdobyć, fajnie. To robi właśnie Eternal Heart. Jeżeli go nie stracimy, to zamienia się na całe HP w następnym basemencie. Pierwszy raz się spotkałem, że Eternal Heart na pierwszym basemencie ktoś zdobył. O, ale to byłem ja. Cześć. Piżamki jeszcze sobie poskakać możecie. Żebyście potem nie skakały mi tyle. Kurcia! W tamtym podejściu byśmy tak przekoksowani. Znaczy no byłem, bo wy tego nie zobaczycie, więc nie byliśmy. Tam jest sklep. O, coś nam dropło. Health? Health chyba. Ooo. Muchy. Muchy mogą być. Lubię muchy sobie penetrować, moi mistrze. Oho, ho, tak ci nie pozwoliłem zrobić, panie. Za to twój brat też zginie. On też sam popełni samobójstwo. Kurde, świat nie jest wystarczająco dobry. Gardzę samobójcami. It's kind of word. Work. Co to mamy? Jakiś iron bar? No. Że to są, że różne strzały? Nie, że jakieś fajne strzały nie rozskakują. Dobra, jako że treasure... O, i wpadła w ogień piżamka. Nie jest fajnie. A jak piżamka wpadnie w ogień, to nie dzieją się dobre rzeczy. No dobra, jak pierdolniemy ich tym iron barem, są jakieś takie... takiego stuna dostają na papę. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy skłonni użyć bombki. Aha,
to też przyciąga. I opasał się. O, bardzo, bardzo. Left. To jest Biblia, tak? To co mamy, to jest Biblia. Biblia pozwala nam bodajże latać. To nie jest Book of Beliar, ani żaden inny Book. To jest Biblia. Czyli matkę, o ile nie wymienimy tego itemu, to matkę i Isaaca. Nie Isaaca, tylko Mother's Herfa mamy na szczała. Jedno szczałowiec taki trochę potem będzie z niej. W sumie nie mamy po co iść, ale zawsze na propsie. Przeszukiwanie pomieszczeń. Dla kluczy itp. itd. itd. Propsujemy. Sebi białasa, utnij mu palec. Biały jest gorszy niż mały padalec. Pozdrowienia dla ludzi oglądających 13 posterunek. Propsuję oczywiście. Polecam Tomę za WP14. Miodowe lata też propsuję. Isaaca też propsuję, jakbym był w niego trochę lepszy na hard mode, to bym się jarał, bo za dużo razy przegraliśmy. Oczywiście wejdziemy tam do góry, tylko pierw tutaj, sobie tu mamy. Temprise. Okej. Okay. O ja. Jasne, że się opłacało. Nie weźmiemy tego, kata. Bo w sensie 9 żyć. O ile to jest 9 żyć. Nie weźmiemy 9 żyć, ponieważ mamy duże eternali i byśmy je stracili. Nie lubię, bo jak będziemy na bosie i przegramy, to będziemy musieli go od nowa robić. A na jednym hercie, jakby nie patrzeć, trudno jest zrobić. Nie, nie weźmiemy tego na pewno. Chyba, że przez przypadek oczywiście w to wejdę. Ja pierdolę, no kurwa! Starałem się nie przeklinać na filmikach. Monstro, please. Wiem, że będą jeszcze trzej bossowie. Ja myślałem, że damage nie mam aż tak słabego, jak myślę teraz. Biblia jakoś zadziała na niego? Bo to nam zwiększa statystyki na chwilę? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest Biblia. Co to jest? Akceptuję. Dobra, Larry Junia szybko pójdzie. Lubię Larego Junię. To nam zwiększyło jakoś statystyki chociaż trochę? It's accept your opinion, coś takiego to było? Wydaje mi się, że będziemy mieli pakty z diabłem częściej. Sobie teraz, jakbym podpisał pakt z diabłem, to bym miał same eternale. Więc raczej tego nie zrobię. Chociaż... Kurde. Zobaczymy. Opłacało się dla Eternala, bo jedno straciliśmy w sumie. Boss jest już rozdupcony, więc jedyne co nam zostało, to co? Zgadnijcie ludzie, zgadnijcie, no proszę. Iść na niższy basement, dokładnie. Nie, nie porozwaliliśmy bossa. Kolejny monstro. Drugi monstro na tym basementie. Czemu ja myślałem, że rozwaliliśmy bossa? Jestem głupi głupek. Monstro lubię, lubię walczyć z monstro. No, postać sobie, postać. Postać sobie, fajne masz oko, jedno takie przyklapnięte, jedno takie otwarte. Chcemy na propsie jesteś, ziomuś. Na propsie również jest zabijanie ciebie. I proszę, Iron Barem, jesteś otumiony. O kurde, nie sądziłem, że on tam skoczy. Myślałem, że na mnie będzie skakał. Muszę patrzeć na te cienie, a nie tylko sugerować się. Jak tam z naszym range'em jest mały. Wszystko jest na razie małe, poza moim penisem. No czemu ty skaczesz w tym miejscu cały czas? Boże, debilu, monstro, debilu. Czy to ja w sumie jestem debilem, nie wiem. O, nie zdążył frajer skoczyć. O. Proszę bardzo. Evil plus range plus shut up. Dobra, sprawdźmy, co tutaj ma nam pan szatan do zaoferowania. Musimy sprawdzić te itemy. Dobra, sprawdzimy je. Z2. Dobra, weźmiemy ten item. Pewnie zwiększa nasz damage i daje jedno... ...ferce duszy. I też jedna rzecz, którą zauważyłem, to jest taka ważna, ponieważ... ...gdzie był ten item z... Nie ten item, tylko ten sklep. Pierdolę. Tylko to.
to ta głowa jednak nie powoduje tego, że mamy 9 żyć, bo to robi Dead Cat, tylko respi nam 3 muchy, które będą na pewno fajniejsze niż tamta książka, która nie wiem co robi. A w sumie sprawdzę. Chwila. Dobra, zdecydowanie ten item jest lepszy, pobiegamy sobie ludzie, sorry. Ponieważ robi, daje nam jedno serce duszy. Sprawia, że następnym bossem będzie Horseman. O ile to możliwe. I coś tam jeszcze, w sumie mało ważne. Ale ważne jest to duszy. Serduszko duszy, zawsze się przyda. Zawsze na propsie, zawsze. Zawsze. Dobra, schodzimy na dół. Fajny pakcik sobie z diabełkiem też podpisaliśmy. Zawsze props. Ja propsuję wszystko to, co robię. Damage i range mamy bardzo, bardzo dobry. Nie. Treasure room. Jak zdobędę, to się cofnę najwyżej. I też coś nam przyciąga itemy. W sumie nie wiem co. To nie? No poszczelajcie sobie. Poplujcie. Jest, mamy klucz. Dobra, możemy tam się cofnąć. Będzie trochę YOLO takie. A, czy dla bomby się opłacało? Nie. Zdecydowanie nie. Jeszcze ja jestem takim debilem, że na takich prostych przeciwnikach straciłem pół HP. Ale przynajmniej nastakujemy sobie książeczkę. O, mam jakiś poison touch? Że jak wszedłem z tego ziomka, to go zabiłem? Może? Mate? Mate? Mate of fire. O, gówno! Masz na ryju, ziomek. Słaby. Pucz. O, giję, śmieciu, głupi. Śmieciu. Jesteś ostatnim respem. Pieniążek jeszcze. Fajnie. A, muchy, muchy. Nie lubię Joanny muchy. Czy jak ona tam ma? Chyba Agnieszka. W sumie gówno mnie to obchodzi. Ale jak ma być żart śmieszny, to już żeby chociaż fakty podać. Dobra, hajs, 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 hajs. Tak to czytaj, hajs. Tede, ta płyta balansuje, wiesz, lubię się w hitach. Łatwi przeciwnicy. Chyba, że jesteście Tomezem, który wchodzi w to, co oni zostawiają. Dobra, fajnie nam się udało. Oczywiście sobie od razu zrespimy serce. I naszym przeciwnikiem będzie Horseman. Nie, treasure room, panie. W sumie tego sobie odepchamy i tego rozwalimy. Bo ten jest oczywiście słabszy pod względem strzałów, ale tamtego można rozwalić od tak. W sumie podejście dosyć fajne. Szkoda, że normal. Bo na normalu w sumie nie mam jakichś większych problemów, a na hardzie nagle się zaczyna taka rzej, że ja pieprzę. Nic więcej nie mam do powiedzenia na ten temat. No, popełni samobójstwo, chociaż to chyba nie ta odmiana. Ta odmiana zaryski pajączka dużego, którego w sumie nie lubimy. Nie lubimy tu tak. Na tym kanale nie ma miejsca dla dużych pajączków. Dla takich też. Śmieciu. Gin. Dla takich tym bardziej. Dobra. Piguła. Pretty Fly. O, ale fajnie. Mega. Pretty Fly powoduje to, że bierze damage na siebie, jeżeli to jest możliwe. Jeżeli trafi w niego. Ktoś mi pisze na Skype'ie, jakiś śmieć. Pozdrawiam tego śmiecia, kto mi pisze na Skype'ie. Nie sprawdzę teraz, przykro mi. A może i nie. Zależy kto pisze. Co my tu mamy? Ohoho, you feel the plants. Ej. Wejdziemy. Piguła. Sprawdzimy co to robi, wait. Dobra. Nic ciekawego. Jedynie karty dodatkowe. Co nam robi Joker? O, fajnie. Nie, nie tracę Eternal Herbów 3. Boję się. Zanietujemy sobie trochę. A blue map.
Zdonatujemy sobie trochę, bo dlaczego nie? A nie chcę tracić Eternal Health'ów, bo moje szczęście jest takie, że... Że jestem na tyle słaby, że ja bym stracił szybko wszystkie Eternale. Mamy gdzie iść? Nie mamy. Mamy do bossa iść i tyle. I tyle. Jest to podłużny pokój z bossem, więc będzie Chubby Junior. Nie Chubby Junior. Nie, dwóch daków. O kurde, ale muszę mi nas. To będzie ostre. To będzie naprawdę trudne dosyć. Bombki, aż ubiję. W sumie nic nie dała, nic nie wniosła. Ale dużo bombek. Dobra, ta bombka była naprawdę dobra. Chub z tyłu ma mało HP. Aj. Nie, Chub, czemu Chub? Czemu ja powiedziałem Chub? Powiedziałem Chub? Powiedziałem Chub. Jestem gównem, bo powiedziałem Chub. Dobra, ale ty ziomuś od much też giniesz. Przykro mi. A może i nie! Ha! Nie wiesz co mi w bani siedzi. Nie jest mi przykro tak naprawdę. Będę szczery. YouTuberzy muszą być szczerzy. Yo, rym. Ponieważ jak kłamią widzów to jest niefajnie, a tak naprawdę to nie cieszę się. Nie jest mi przykro pana, że pan teraz ginie. Od tak zajebistej osobowości jak Tomek z WP14. Kolejny Soulhead. What is all this? O kurde. Hexmana możemy sobie użyć. Możemy. Możemy, hajsik. Temperance. O lol, ej, nie mamy ciała. Myślałem, że Temperance się przyda. Jak myśmy tam to jedno serduszko. Ale dupa. A nie się przyda. Ale gówno zrobiłem. Ja pierdolę. Co ja robię, to się w bani nie mieści, naprawdę. Mamy dużo bombek, dużo ten, poszukamy sobie Secret Roomów. Pępek, gin. Kręgosłup też. Czy co to jest przepona, kurde? Jasne, że tego użyjemy. Damage up! Jest! Opłacało się, dwa klucze za damage, jasne, ale mamy oczy teraz, tak po mefedronie takie się ma. I... hercik. Fajnie, fajne podejście, jaram się, naprawdę. Bez picu. No. Mam cię, zjem cię, już. Mam cię, zjem cię, szmato! Plox, coś dobrego? Czyżby to było to, o czym ja myślę? Nie. Kurde. Ale item dziwny, ja pieprzę. Mega item dziwny. Pierwszy raz się z takim spotykam. Nie, nie podoba mi się ten item. On będzie dobry na bossów. Ale nie tutaj. No i to jak to gówno mam rozwalić? Dobra, przytrzymać po prostu. Oj, ciężko będzie. To może być secret room. Jest. A co mi tam gramy? W sumie nie mamy o co zbytnio. O klucz co najwyżej. O, sobie powalczyliśmy zajebiście. O, na tych też jest dobra ta łezka. No wysuń się, ziomuś. Bang. W sumie tak narzekałem, ale nie jest tak źle. Z tą łezką. Ciężko będzie unikać, jak potem będzie dużo strzał. Ciężko będzie unikać, bo muszę patrzeć, gdzie ta łezka się znajduje. Bardziej niż na swoją postać. No, śmieciu. Już wiem, że nie chcesz zginąć. Ale nie ma tak łatwo. Jak wylosuję nam jakiegoś... tego ziomka, bossa, co siedzi cały czas w jednym miejscu i pluje. Takie kurde gówno trochę to wygląda. Nie pamiętam jak się nazywa. Nie, naprawdę, zaćmienie, amnezja. Chodźcie, nagrywam amnezji. O, właśnie amnezja. Fajna gierka. No, chodź tutaj pieniążek.
Nie wiem, co cię przyciąga, ale chodź. Dobra, kolejne serduszko. Horsemana będziemy mieć? To jeszcze nie jest z matką ten? O, na te muszki też będzie fajne. Lepsze to jest. Ah, it's kind of worse. Przyciąganie przedmiotów bardziej się przyda oczywiście. Czyli zbliżamy się do pokoju. O, tu może być secret room. Nie ma. Mega secret roomu w sumie nie chcę się szukać. Co my tu mamy? Nic. Tutaj zdobyliśmy damage up. Ile mamy damage'u? 3. Ale mamy fajny item, który jest fajny. I tyle. Więcej nie powiem. Haha. Zdalnie sterowana łezka. Musimy na cień bardziej patrzeć niż na nią. Sklep. Bateria. Wiem, co to jest. To powoduje coś takiego. Znaczy jak normalnie by nam się respił jeden pasek itemu, tego o, gdzie mój ten leci. Zdonatujemy trochę. To zamiast jednego pasku będą nam się respił dwa. Bardzo fajnie. Przydaje się do niektórych itemów bardziej, do niektórych mniej. Bo tego się przyda. Jakoś nie tak mega, ale się przyda. O, Grudy, o nim właśnie mówiłem. Tylko to gówno rozwalimy. I już jest martwy. Już nie musimy nawet wychodzić. Poczekamy sobie. Relaks 100%. Moglibyśmy w sumie wspomóc się za pomocą bombek, ale mi się nie chce. Jak on ma Grudy. Dobra, będę pamiętał. Najlepszy item na Grudy'ego, zdalnie sterowana łezka. W sumie lepszy mi ten byłby laser, nadal uważam. Ale jest dobrze. Jedną ręką się podrapię po plecach, a jedną sobie rozwalę Grudy'ego. Mega dziwnie z nim, ale fajnie. HP plus lock-up. O, może być. Tu może być fajne coś. O kur... O kur... Ja pieprzę, ale jesteśmy przekoksowani. Opłacało się, definitywnie ludzie. Definitywnie, jakby to powiedział Hubert Urbański. Śmiecie. Jeszcze mamy Ion Bar, który spowalnia. No, płodziany NWJ, jak to powiedział Ginter. Ja nie chcę być też takim serem, więc będę ja po prostu nazywał... Wiedźmy? Nie wiem. Nie nazywajmy ich. Na tych jesteśmy też przekoksowani. Bardziej nawet niż na laserze. Co to jest? Nie, wolę magnes. Magnes jest na propsie. Fajnie ten pierwszy tak sobie z nami lata. I patrzcie, co się dzieje. Ale rzeź, ja pieprzę, ale podejście. Mega. Troll bomba, super. Tremi obszar widzenia też blokuje, ale jest fajnie. Eternal? O, jest Eternal. O, i sekret, który jeszcze odblokowaliśmy. Ale fajnie. Oj, od razu sobie użyjemy tego. Hajs, hajs, hajs. Tak to czytaj. Hajs. Macz hajsu. Ej. Nie możemy sobie przejść górą? Mapa. Nie. Boga bombs. Donate. Store upgrade level 1. Mega podejście. Jaram się jak nigdy. Dobrze, że nie uszkodziłem maszyny donatującej. Wszystko donatujemy. A co? Jak się bawić, to się bawić. Jak to mówią na Ukrainie. Dobra, bo ja tak naprawdę nierozważnie już używam tego wszystkiego. Z nudów tak naprawdę. Nie z nudów, tylko z niechęci działania. Z niechęci chodzenia. Z lenistwa. O Jezus Maria, zabrakło mi tego słowa jednego. Ten pierwszy naprawdę epicki jest. Nie żałuję żadnego itemu. To jest jeszcze lepsze od tej łezki samej. Jeszcze szybciej byśmy Grudy'ego rozwalili. Aha, straciłem pół serduszka. Ale mam i tak wyjebane, bo jestem przekoksowany. Poczekamy. Co, my nie możemy poczekać? O, łapa, łapa matki, łapa matki. O, jest łapa matki, nie będzie tak fajnie. Jednak.
jednak spodziewałem się gorzej. Nie mamy coś do storu, bo... Bo co, bo gówno. To może być sekret w sumie room? Nie. Nie pójdziemy do tego, bo nie mamy health'a. Widzicie, to jest piękne, bo ja nie muszę się w ogóle chować. Nie muszę w ogóle, znaczy... Wychodzić im na linię strzału, a to są tacy przesrani dosyć przeciwnicy, te szkielety, jak zapewne wiecie, że ich nie lubię. Kolejny secret room. Super secret room to jest. The Lowers. Pewnie. To zostawimy sobie na koniec. Bombek mam już od zarąbania naprawdę. Hajsu trzeba. To działa jak Book of Beliar. Daje nam damage'u. Ale dobra, super secret room odblokowany. O, pedały. Tu się podziały te pedały. Mam już pokój z bossem? Nie mamy, tutaj zadziemy, możemy jeszcze iść do góry, dobra. Dobra, dobra, widzę! Nie mówcie mi. Tutaj. O, jeszcze... Jeszcze treże. Jak fajnie. Co nam da? Treże, treże. Łodziana. Firchim. No dobra. Oj, 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 ale to zjebałem. Grubo. Boss War. Cube of Meat numer 2. No, głowa będzie traszczelać. Uda nam się skompletować całego? Facetycie kamieniąsko? Wątpię. Ile trudno. Jak Devila zaatakujemy, to on się respi? Nie. Widzicie, jak pięknie działa ten item, który wtedy podniosłem? Tą baterię? Mega jest. Naprawdę dobra. Mamy teraz rush na matkę. Musimy sobie zbudujemy. No. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. No, mit sobie będzie strzelał, ale to tam jakoś za dużo nic nie da. Ole, fajnie to wygląda. Wyglądało. I co to za przeciwnik? Jeszcze raz nie widzę. Jest takie śmiecie dwulicowe, niewidzialne. Słuchajcie to, gdzie jest mój pierścień? Pierścień teleportacji Metin 2! Pozdrawiam, najlepsza gra na świecie. Polecam Tomę z SWP14. No i wróciliśmy się do wyjścia w sumie. Nie oddam helfa, więc to sobie wybuchnąć możemy. Co my tu mamy? Challenge. Challenge. Isaac! Dobra, zbieraj damage, dziwko. W sumie Black Hearty aż tak nam nie robią różnicy, naprawdę. Ponieważ mamy item, który będzie wracał nam healthy, normalnie bez przypału. Bierzemy wszystko. Jest! Odblokowaliśmy Azazela. Zobaczycie, jaka ta postać jest mega kiedy indziej. No tego już nie weźmiemy. Ale co to jest? Płodzian. Dobrze, dobrze wzięliśmy, naprawdę dobrze. Damage. Mega, wszystko mega. Zobaczcie sobie seed, jak chcecie. Możemy stąd wyjść? Czy od razu do następu? Nie możemy. Dobra, idziemy do łombu. Łombo combo. Oj, pany, wy naprawdę tak się męczycie? Bo ja nie! Zawalczymy sobie, co mi... O, Jezus Maria. Naprawdę. Loki.
Lucky to jest taki trochę wariat. I co? No i czad. Ten pierścień jest przesadzony, no naprawdę. Co to jest? The Sun. Poużywamy sobie, ponieważ karty kolekcjonerskie na Steamie dostanę. Już wiemy, gdzie jest boss, tam jest sekret. Na lewo nie mamy co iść. Nie chcę mi się walczyć. Aż tak chcę dojść jak najdalej. Te po nas dalej, fajnie. Fajnie się. Zauważyłem, że niestety jest we mnie zły taki nawyk, że jak jestem przekoksowany, to w ogóle nie uważam, w ogóle się nie skupiam. Grid. Gridzie, gridzie. Ale ty jesteś grid. Greedy noob. Reporter. Mózg. Mózg ludzki. Hits. W sumie możemy iść tego, na tego bossa już. Tutaj nie ma ani treasure roomów, ani sklepów. Ani nic. A jesteśmy tak przegocowani, że... Że w sumie zrobimy ten pokój na dole i sobie naokoło do niego pójdziemy. Tutaj kamienie chyba się nie wyróżniają jakoś. Nie ma już też tych magicznych kamieni. Które sobie fajnie wybuchały. I coś fajnego było. O! To w space. Mehe. 52 klucze. Szkoda, że na innych podejściach tak nie miałem. Proszę bardzo. A tu nie będzie sekreciku? Nie będzie, bo mamy całą mapę. W takim oczywistym miejscu nie ma. Sekret roomu, a w takim kurde nie spodziewałbym się, że tam na prawo były. Ale co, my tu mamy dev. A. Dev będzie martwe. Martwe, martwe. O. Mój soul heart. O, mamy już wszystko kamieńsko, ale fajnie. I wchodzimy do serduszka. Serduszko też nie będzie żadnego problemu. W sumie jeszcze będzie łatwiejsze niż matka, szczerze mówiąc. If I have to be true. No super, mega mi pytnęło, naprawdę, jaram się, strasznie się jaram. Po co mi złoty klucz, ludzie? O Jezus Maria. A dzwonią do mnie chwilę.
Kurwa mać, ludzie. Czemu ja gadałem do wyłączonego mikrofonu? Przepraszam, że jestem taki nieprofesjonalny, naprawdę. Mam nadzieję, że te takie głupie nawyki mi kiedyś wyjdą. A mianowicie mówiłem, że przydałby się tutaj kluczowy żebraczek. I w sumie tyle, bo jeszcze powiedziałem, że nie wiem co gadać. Jest taki rozpiździec, że naprawdę nie wiem o czym gadać. Nie straciliście w każdym razie za wiele. No, gówno. Jak to się nazywa? Chyba no teraz Loki, tak jest schemat i potem będą te Chab. I Chabik. Chabi Bunny. No let me leave. Fajny jest też ten w tym itemie, który wzięliśmy i on działa na ten item nasz. Mega jest to, że chociaż mam już w pełni go nastakowanego, on się dalej stakuje. To jest piękne. No i zaczek. Przykro mi, mam piersi. Tick, well. Nie no, nadal ten magnes wolę. Czemu nie mogę podnieść? Gówno śmierdzące. Musiałbym wyrzucić, a nie wiem jak się wrzuca. Dobra, mother's head. Oho. Dobra, toho, bawimy się w to. Hehe, taki troll, teraz musimy leźć przez całą mapę, ale fuks. Dobra, ale jeszcze raz sobie może będziemy mogli tą epicką walkę przeżyć. Nie, tak naprawdę to był misklik. Trzymałem to na ostatnią chwilę. Do Arcade Roomu w sumie, jakbym nie miał health'a, to bym poszedł i bym powalczył. Daje się mi magnes mój. No, up, up. Put your hands up, motherfucker. O, pół serduszka. Dobra. Oka. Musimy rozwalić. No i toho się zaczyna. Takie déjà vu trochę, bo to mówiłem przed chwilą. Kurde, teraz zasłania mi tor lotu tych pocisków. To serce. Oj, nie spodziewałem się, że tak to działa. Ale dobra. Penis ci w kutacha. No i schodzimy niżej? Ludzie? Odpowiedź brzmi tak. Schodzimy do katedry. No. Nie, to jest szol, to nie jest katedra. Czemu mi się z katedrą popiszyło? Eternale? Mogą tu wyjść? Ale źle dałem tą bombę, ja pieprzę, no nic nie wniesie przecież. Ale nie mam już magnezu, więc nawet jak byłby nie Eternal, tylko Sol, to byłaby lipa. Co to jest? Dobra, one cementem serają. Nikt ich nie lubi, wiem, że. Jeszcze jeden? No, srimie. Dobra, Sol Herta sobie wrócimy. No, Izaki 2. Dwa klucze, proszę bardzo. Dobra. O Jezus Maria, troszkę kaleczę, przykro mi. Dwa Loki. No problem. No w sumie trochę problem jest, bo straciłem health'a. Wchodzimy. Szatan, co nam pierwszego zrespisz? One nie są fajne, bo one... Nie, teraz szatan. Bo one... Potem robią, srają... Kurde, czekajcie, muszę się skupić. O, i teraz mogi szatana, kurde, ciężko będzie. One są totalnie randomowe. Fajnie jak się tak ustawią, że dwa naraz będzie razić mój... Ej, tak. Dziękuję. Tak się walczy z Satanem. Book of Secrets. I odblokowaliśmy Judasa Kutasa. Yeah, piękna kurwa!
Mamy teraz zakończenie, proszę oglądać z niecierpliwością. Co się stanie? To smutne, lecz prawdziwe. Skończył się ten odcinek Book of Secret. Judas. I mam już jeden fragment czegoś tam, nie wiem jak to się nazywa. Kim my to zrobiliśmy? Edenem. Fajny wariat, Eden. Samsona jeszcze nie mamy. Judas ma Book of Beliar, ma przesadzony damage. Azazel... Zobaczcie w następnym odcinku. A mam nadzieję, że się podobało, bo mi się bardzo podobało. I do następnego razu, bang.